Monika Wróbel, wnuk, witam w kolejnym serwisie flashradomsko24.pl. Zaczynamy od informacji z sąsiedniego powiatu, ale dotycząca wielu rodzin z naszego regionu. Protestowali pracownicy Elbest Security z Bełchatowa. Rano zablokowali drogi dojazdowe do kopalni i elektrowni Bełchatów. Mają nadzieję, że w końcu spełnione zostaną ich postulaty. Dość wyzysku! Dość wyzysku! Manifestacja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 5:30. Protestujący pojawili się w trzech miejscach. Maszerowali po przejściach dla pieszych w okolicach zjazdu na Słuk, a także w Nowym Janowie oraz w Piaskach. Zgodnie z ustawą zamówieniach publicznych mają pewną gwarancję, pewne płace i tak dalej, i tak dalej. Gwarancję pracy przede wszystkim bezprzetargowej. Natomiast jeżeli zostaną przekazani do jakichś holdingu, więc wtedy dosłownie może to być przetarg. Wiadomo, że wtedy się liczy, pieniądze się liczą, a nie pracownik. I mogą pozbyć ich pracy, a co już nie mówiąc o wynagrodzeniu, jaki będzie i tak dalej. Wiecie Państwo, najgorsze jest to, że to się dzieje poza plecami spółki, poza tym i to się dzieje odgórnie. Zdajemy sobie sprawę, że jednak tutaj rząd szuka pieniędzy, bo szuka tych pieniędzy gdzieś tam spółka Skarbu Państwa, ale na litość boską, zostawcie ludzi, żeby ludzie mieli zarabiać, bo jeżeli ludzie nie będą mieli zarobków i tak dalej, to niestety te dochody też będą i do zarządu nie pójdzie. Szanowano nas, jesteście spółką córką, macie przywileje jakiekolwiek. Fakt, że nie mamy takich jak pracownicy kopalni elektrowni, ale i też tego nie chcemy. Teraz nie chcemy żadnej wielkiej podwyżki ani niczego więcej, tylko gwarancji na lata zatrudnienia i pracy i płacy takiej, jaką mamy teraz, nie, z tymi zapisami, co mamy teraz, nie gorszą niż obecnie. Bo my nie jesteśmy zachłanni, żeby żądać od razu podwyżki 1500 zł do wypłaty. Nie, my jesteśmy na najniższych krajowych, tyle że mamy dodatki. Prawie 80% załogi jest na najniższych krajowych, tylko że ma dodatki, tak jak 20% za nocki, to 30% za nocki. W święta przychodzimy, są dwa oddziały, w jednym oddziale musimy to negocjować cały czas, na co obecne tam się nie zgadza, ale to już jest inny podmiot, inna sprawa. Najważniejsze jest to, że nie mamy żadnych gwarancji przechodząc do nowego tworu, czyli PHO, na przyszłość. Po roku czasu nam powiedzą, przeszliście na 23 prim, dziękujemy wam, musimy wam wszystko diametralnie obniżyć, bo nie wygramy przetargu. Protesty to pokłosie informacji, że spółka Elbest Security ma zostać przekazana z PGE do Polskiego Holdingu Obronnego. Pracownicy liczyli, że tak jak inne spółki grupy trafią pod skrzydła PGE GiEK, to jak mówią, dawałoby im gwarancję pracy w określonej lokalizacji, chodzi o Bełchatów, a po przekazaniu do Polskiego Holdingu Obronnego mogą zostać skierowani do pracy w różne rejony Polski. Ja akurat jestem specyficzną osobą, ponieważ nie jestem pracownikiem Elbest Security. Jednak jestem tutaj, ponieważ uważam, że to jest interes nasz wspólny. My jako pracownicy spółek powinniśmy się trzymać razem. Walczymy o miejsca pracy, walczymy o przyszłość tego regionu. A widzimy, że pewne decyzje na górze ludzi zarządzającymi aktywami świadczą o tym, że tutaj no, perspektywy są bardzo złe, dzieją się niebezpieczne rzeczy, wydzielane są spółki, dlatego nie mamy też żadnego oparcia w osobach, które delegujemy chociażby do Senatu czy do Sejmu z tego regionu. Oni nie walczą o interesy tutaj pracowników, więc musimy się trzymać razem. No i ja jako pracownik, nie konkretnie tej spółki, ale innej, przyszedłem wspierać kolegów z regionu, z branży, ze spółek kopalnianych. Jesteśmy wsparciem dla innych ludzi. Tak jak nasza flaga mówi, zawsze po stronie pracownika, nie pracodawcy. Protest spowodował duże utrudnienia w dojazdach do pracy. Tymi drogami przemieszczają się bowiem do zakładów, m.in. kopalni i elektrowni, a także spółek zależnych, jadący od strony Bełchatowa czy Kleszczowa. Każdy powinien o swoje walczyć. Czyli ta chwila tutaj w korku panu nie przeszkadza? No w tej chwili jeszcze nie. Według pana tak powinno się te sprawy załatwiać, czy to powinno inaczej wyglądać? No ogólnie to powinno po dobroci być wszystko zrobione, między sobą załatwione. Bez kłótni, bez strajków. Ponad dwugodzinne protesty odbyły się jeszcze w czwartek, 1 grudnia oraz w piątek, 2 grudnia. Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Radomsku organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Harcerze zachęcają do wstąpienia w szeregi organizacji.
U nas jesień to jest początek roku harcerskiego, więc nasze drużyny bardzo mocno stawiają na nabory. Są to nabory, które są organizowane w szkołach podstawowych, ponad podstawowych również, ale także taką pocztą pantoflową, jak to mówią, że to zawsze najlepsza promocja, więc stąd jakby promocja w mediach społecznościowych, zarówno Chówca, jak i drużyn z terenów powiatu radomszczeńskiego i pajęczańskiego. Chówiec ZHP w Radomsku działa bardzo prężnie. Zgadza się. No, nasze plany są w zasadzie wypchane po brzegi. Jest nas ponad 700 osób tutaj na terenie powiatów, więc jest co robić. A jeszcze powiedzmy, jak się zgłaszać, no bo w szkołach są nabory, a jeżeli ktoś nie w szkole, to jak by to miał zrobić? Jeżeli chodzi o dostępność, to jest strona internetowa naszego Chówca, radomsko.zhp.pl i tam w zakładce jednostki jest kontakt do każdego drużynowego. Dość mocno też promujemy nasze jednostki na fanpage'u Chówca i tam też można znaleźć kontakt do nas, ewentualnie również telefon do biura Chówca, gdzie staramy się zawsze pokierować rodziców, gdzie mają najbliżej, bądź gdzie mają znajomych, tak żeby odpowiadało to wszystkim. Od 4 listopada w Radomsku można składać wnioski na zakup węgla. Przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Miasta. Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Wniosek o zakup, preferencyjny zakup opału można złożyć bądź to w Urzędzie Miasta w Biurze Podawczym, bądź w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kościuszki 10. Zbieramy wnioski, które z uszczegółowieniem, czy osoby chcą ekogroszek lub węgiel kostkę. Ewentualnie no, jest pozycja miała, ale to raczej to jest sporadyczna ilość takich wniosków jest zapotrzebowania. Większość albo się nie określiła we wnioskach i to jest prawie 400 wniosków nieokreślonych, którzy, no więc prawdopodobnie będzie sprowadzony ekogroszek bądź kostka, bo to jest w tej samej kategorii, w zależności od tego, na jakim będzie skład, firma, spółka Skarbu Państwa będzie dysponowała. I tym zajmuje się już Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Radomska. W Radomsku jest około 2600 osób uprawnionych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Wcześniej około 6000 mieszkańców złożyło wnioski o dodatek węglowy. Rozpoczynają się prace związane z przebudową ulicy Krasickiego w Radomsku na odcinku od 11 listopada do ulicy Kościuszki. Dla kierowców oznacza to spore utrudnienia. W pierwszej kolejności wymieniany będzie kolektor kanalizacji deszczowej, który znajduje się pod pasem postojowym i chodnikiem, począwszy od skrzyżowania z ulicą 11 listopada w kierunku ulicy Sadowej i Kościuszki. Wymiana kolektora wymusi zmianę organizacji ruchu, która zakłada zamknięcie jednego pasa, także chodnika i pasa postojowego w obrębie wykonywanych prac. Po skończeniu przebudowy tego kolektora firma przeniesie się na drugą stronę ulicy i będzie wymieniała kolektor od ulicy Młodzowskiej do właśnie ulicy Kościuszki. Zwężenie będzie po przeciwnej stronie ulicy. Ile te prace potrwają? No i no, te utrudnienia mogą być jednak dla kierowców poważne, prawda? Początkowo chcemy, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, czyli zwężamy na krótkim odcinku jeden pas ruchu. Natomiast z chwilą, kiedy zostanie otwarta dla ruchu kołowego ulica 11 listopada, czyli droga gminna, wtedy już na stałe, na dłuższy okres czasu wprowadzimy jednokierunkową ulicę Krasickiego. Począwszy od przejazdu kolejowego w kierunku granicy miasta, w kierunku miejscowości Stobiecko-Szlacheckie, tak się będzie ruch odbywał. Ulica Sierakowskiego na cały okres przebudowy zostanie odcięta, ale to dopiero wtedy, kiedy zostanie otwarta dla ruchu kołowego ulica 11 listopada. Koszt tej inwestycji to prawie 7 200 000 zł, z czego 2,5 miliona zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W wyniku sabotażu stacja transformatorowa w Radomsku została uszkodzona, 1/3 miasta została pozbawiona energii elektrycznej. O pomoc poproszono Wojska Obrony Terytorialnej. Tak wyglądał scenariusz ćwiczeń przeprowadzonych w Radomsku przez 9. Łódzką Brygadę Obrony Terytorialnej. Celem tych ćwiczeń jest doskonalenie współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej, poszczególnymi brygadami, a elementami zarządzającymi infrastrukturą energetyczną w kraju. Tego typu ćwiczenia organizowane są w całej Polsce, w województwie łódzkim. Na ich miejsce wybrano Radomsko. Czy taka sytuacja może nastąpić? Szanowni Państwo, mamy kraj, w którym dochodzi często do awarii prądu na skutek naturalnych katastrof, czyli to są huragany,
oblodzenia, w wyniku których dochodzi do przerwania linii zasilających, ale możemy spojrzeć również delikatnie na wschód, patrzymy, co się dzieje w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego u naszych sąsiadów za wschodnią granicą. Tam ludzie są pozbawieni prądu przez kilkadziesiąt dni, miasta wyłączone, Ukraina jest szarym, czarnym miejscem na mapach w tym momencie i do tego też przygotowujemy, jesteśmy gotowi jako wojsko realizować zadania przewidziane dla sił zbrojnych. Scenariusz działań zakładał, że w wyniku sabotażu zostały uszkodzone stacje transformatorowe i 1/3 radomska została pozbawiona prądu. Prezydent miasta zawnioskował do wojsk o wsparcie i zabezpieczenie agregatu prądotwórczego. Na wyposażeniu posiadamy kontenerową elektrownię polową w zestawach 3 sztuk, składającą się, tak jak tutaj za nami widoczna jest, o mocy 250 kW. Takich agregatów posiadamy 2. Do tego posiadamy w takim samym zestawie kontenerowy jeden agregat o mocy 400 kW. Razem po spięciu dajemy moc 900 kW. Kontenerowa elektrownia znajdująca się za nami jest, tak jak widać na kontenerze, jest to kontener, waga jego to jest 12,5 tony, z paliwem to jest 14,5 tony. Taki kontener możemy rozstawić w warunkach polowych, czyli powiedzmy dogodnym terenie, czyli w miarę utwardzonym, gdzie dojazd jest w miarę dostateczny, związane jest to z wagą tego kontenera. Możemy rozładować go samoistnie, natomiast przy załadunku istnieje troszkę ograniczenie z tego powodu, że po prostu musimy mieć dojazd, zapewniony dojazd do tego kontenera. Na wyposażeniu kontenerowej elektrowni posiadamy 5 sztuk kabli o mocy, 5 sztuk kabli o długości 5 x 25, długość 50 metrów, zakończone są rozdzielnicami, gdzie są wyjścia 32-amperowe, w postaci 4 sztuk z każdej rozdzielni. Tutaj, jak jest widać, rozwinięta i podłączona kontenerowa elektrownia. Są rozwinięte kable o długości 25 metrów, pojedyncza żyła 120 kwadrat. Kontenerowa elektrownia może pracować na własnym paliwie od 30 do 60 godzin, w zależności od obciążenia, jakie panuje. Doświadczamy różnego rodzaju takich sytuacji nadzwyczajnych. Już nie chcę mówić o tej sytuacji, która jest obecnie w kraju, ale tak co jakiś czas zdarzają się, my to nazywamy takie stany nadzwyczajne H2, czy to są wichury, wiatry, czy też szać, gdzie potrzebujemy pomocy. Pamiętamy ostatnią, przynajmniej taką z 2017 roku, gdzie ogromny obszar, akurat tutaj Radomska i okolic, był pozbawiony energii, żeśmy poszukiwali właśnie takich agregatów, korzystaliśmy z pomocy innych oddziałów i teraz taka współpraca, która tutaj nam się teraz szykuje w wyniku tego porozumienia, które zostało podpisane, jest niesamowicie cenne. Po ćwiczeniach praktycznych w PSP nr 6 odbyła się konferencja podsumowująca projekt Przyjazna Energia 2022, podczas której omówiono wspólnie podejmowane działania dla ochrony energetycznej rejonu. Młodzież chce się aktywizować i mieć swoje miejsca w Radomsku. Specjalną debatę na ten temat przeprowadził ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkoły uczeń radomszczańskiego Drzewniaka. Michał Stanek, uczeń Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, jest także radnym Młodzieżowej Rady Miasta. Do swoich kolegów z różnych szkół z miasta wyszedł z inicjatywą przeprowadzenia debaty na temat tego, jak można rozwinąć Radomsko w kwestiach atrakcji dla młodych ludzi. Wyszedłem z inicjatywą do różnych szkół, które wyraziły zgodę na przeprowadzenie debaty na temat, jak można rozwinąć nasze miasto. Uczniowie tworzą plany, ja będę to realizował przez 4 jakby miesiące. No i co? Tworzymy plany, ja to wnioskuję, wyciągam wnioski, potem będę na razie przedstawiał, próbował bynajmniej przedstawić te plany, ponieważ no, my reprezentujemy Młodzieżową Radę Miasta i całą młodzież, tak? Nie tylko nasze zdanie z Młodzieżowej Rady, tylko całą społeczność radomszczańską. Oczywiście
Uczniowie są zaangażowani, mamy przewidziany plan działania, także myślę, że wszystko się uda. No i oczywiście na razie przedstawię to, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będą organizowane jakieś imprezy czy inne okoliczności, to wtedy oczywiście będę miał plany i będę mógł wytworzyć jakby organizację takich imprez. Radomsko jest miejscem, może miastem dużym, ale no, tak jak powiedział, nie ma żadnej rozrywki dla młodzieży, dla osób takich, które chciałyby się spotkać gdzieś wewnątrz, posiedzieć, porozmawiać, no po prostu spędzić ze sobą czas. I mi osobiście bardzo podoba się pomysł Michała i razem z grupami, które są na sali, chcemy podsunąć mu takie pomysły, które mógłby wykorzystać i zorganizować na przykład takie miejsce do spędzania czasu. Nasz uczeń tutaj wykazał się inicjatywą i zasługuje na pochwałę. Moim zdaniem tego typu inicjatywy są w naszym mieście bardzo potrzebne. Ważne, żeby młodzież angażowała się w prospołeczne inicjatywy, akcje. Efekty debaty Michał przekaże podczas jednego z kolejnych posiedzeń Młodzieżowej Rady Miasta w Radomsku. Na koniec serwisu Flash mamy dla Państwa zaproszenie na trzeci ogólnopolski turniej karate Kyokushin Randori Cup, nad którym nasza redakcja objęła patronat medialny. Gospodarz turnieju klub karate Randori szykuje się na coroczne wydarzenie już od 3 miesięcy. Wszystko po to, aby zawodnikom zagwarantować wszystko co najlepsze. W przygotowaniach brały udział kluby z Radomska, Częstochowy i Łodzi. Pomoc zaoferował Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe oraz liczni sponsorzy. Turniej zaplanowano w sobotę 3 grudnia w powiatowej hali sportowej przy ulicy Szkolnej w Radomsku. Zmagania ponad 90 karateków na 4 matach będzie można śledzić w godzinach od 10.30 do 16.00. W tym fleszu to już wszystko. Zapraszamy już za tydzień, jak zwykle w piątek, informacyjne podsumowanie tygodnia. Pamiętajcie Państwo, by codziennie zaglądać na nasz profil i media społecznościowe. Do zobaczenia!